imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jak wybrać samolot, którego pasażerowie nie zginą w wypadku? Jak wybrać życie, żeby go nie przegrać? Nawracać się i pełnić wolę Bożą. Może zacznę od tego samolotu. To taka konkretna sytuacja. Małe świadectwo. Rozmawiam z siostrą zakonną, która opowiada mi, że poznała inną siostrę zakonną, teraz klauzurową, która kiedy jeszcze była osobą świecką, młodą, jeździła na różnych statkach, gdzie grała. Była rozchwytywana. Poznała cały świat. Zamawiano jej samoloty, aby doleciała w odpowiedniej porze i czasie, żeby znowu z kolejnym statkiem mogła grać. Miała tyle pieniędzy, że nie miała na co wydawać. I pewnego razu utknęła na jednym z lotnisku, ponieważ samolot miał mieć jakaś awaria. Podstawiono drugi. I teraz wewnętrzna dyskusja. Co zrobić? Czekać, aż ten naprawią? Czy wsiąść w tamten? To była dla niej dosyć decydująca rzecz. Nie wiedziała, co zrobić. Szef dzwoni. Samolot musi odlatywać. Terminy gonią. Wybrała. Jak się okazało, samolot, który wybrała, doleciał w całości, a ten drugi, którego nie wybrała, miał awarię. Tragiczną awarię. Ta osoba później zdecydowanie, radykalnie wybrała Jezusa, tak radykalnie, że aby wstąpić do klasztoru klauzurowego, zamkniętego, musiała rozdać wszystkie pieniądze, jakie miała osobom w potrzebie. Zrobiła to i wtedy dopiero mogła pójść, by służyć i pełnić wolę Bożą. No tak, to był samolot. Ale jak wybrać takie życie, żeby nie ulec tragedii, żeby ono na ziemi nie było tragedią, no i żeby to życie przyszłe nie było tragedią. Nawracać się i pełnić wolę Boga. Nawracać się, czyli być bliżej Boga. A pełnić wolę Bożą, to iść za Jezusem, iść z Jezusem, iść tak, aby to On chodził we mnie. To także i z Maryją, bo tak powiedział Jezus: oto matka twoja, weź ją do domu. Zapisał ci Maryję w testamencie. Więc nie może być inaczej. Nawracać się i pełnić wolę Bożą. Po co? Po to, żeby nie zginąć tragicznie. Teraz, w tym życiu i w życiu przyszłym.